Myślę, że to jest znacznie lepsza możliwość dotarcia do naszych mieszkańców i w drugą stronę mieszkańców do nas sprawami naprawdę różnymi, a także taki bardzo bieżący kontakt z władzami miasta, z Radą Miejską. Dzisiaj jestem po pierwszym spotkaniu z mieszkańcami. Rzeczywiście rano była kolejka, byli sołtysowie z Goczałkowa, pan sołtys, pani sołtys ze Staszowic, z takimi bardzo ważnymi, myślę, sprawami. Mam nadzieję, że uda mi się ich wesprzeć w swoich działaniach. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9 do 11 będzie dyżur w Strzegomiu, no i naturalnie w moim biurze w Świdnicy, do którego także zapraszam. Za każdym problemem jest człowiek, a to pan sołtys z mieszkańcami zabiega o wybudowanie hali, bo 500 dzieci z zespołu szkół nie ma gdzie ćwiczyć na WF-ie. Takie wnioski do realizacji są możliwe, możliwe są dofinansowania, trzeba je wspierać, lobbować, ja tego słowa się nie boję. Pani sołtys z kolei Staszowic chce uzyskać kawałek gruntu, który jest tak naprawdę niczyj, a chce zrobić tam, jest to centrum wsi, coś dobrego, coś ładnego, a nie tylko ograniczają się do sprzątania. Także każdy problem jest ważny. Zapraszamy. Szanowni Państwo, te biura są dla Was. To nie są biura wyłącznie dla parlamentarzysty. Odwrotnie, te biura funkcjonują. Zapraszamy w sprawach, które uznacie za takie, które my możemy pomóc, ale także zapraszamy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wszystkich, którzy chcieliby w jakiś sposób, abyśmy niektóre wspólnie sprawy załatwili, pomogli, i serdecznie zapraszamy.